Dobrze, przyjaciele, teraz tak. Kolejny fundament. Księga Izajasza 45:13. I drugi werset do niego, również Księga Izajasza 52:3. 45:13 czytam. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu, mówi Pan zastępów. 52:3. Bo tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Jeżeli chodzi o relację z Bogiem, o sprawę człowieka z Bogiem, opiera się ona na trzech głównych czpieniach. Po pierwsze, jest to za darmo. Relacja z Bogiem, kontakt z Bogiem, chodzenie z Bogiem, wszelkie działania związane z Bogiem są za darmo. Człowiek nie może w żadnym wypadku zapłacić Bogu za nic, zrekompensować czegoś Bogu lub czegoś dla Boga zrobić. Nie może, bo nie potrafi. A z drugiej strony Bóg w żadnym wypadku od człowieka tego nie oczekuje. Zbawienie jest za darmo. Chodzenie z Bogiem jest za darmo. Wszystko związane z relacją z Bogiem jest za darmo. Ludzie myślą o tym, że muszą się wykazać, że muszą w jakiś sposób dać siebie Bogu i w ten sposób zrekompensować Mu Jego dzieło krzyża. Próbują zasłużyć sobie. Myślą, że poprzez ciężką pracę, czytanie Biblii, długotrwałe modlitwy, a jakiekolwiek różne dzieła związane z miłosierdziem są w stanie zapłacić. Dlaczego ludzie tak myślą? Dlatego, że na tym świecie jest taka mentalność coś za coś. I człowiek przesiąka tą mentalnością. I potem w sposób automatyczny przenosi to na Boga. Kiedy człowiek już nawet głosi pełną Ewangelię, to też wielokrotnie w jego życiu widać te zachwiania na poziomie takim, że robię to dla Pana. Pan jest zadowolony, gdy dla Niego to robię. W ogóle Pan nie jest zadowolony, że dla Niego coś robimy. Dlaczego Pan nie jest zadowolony? Ponieważ wynikałoby z tego, że Bóg ma w sobie jakąś potrzebę. Że On ma niezaspokojoną potrzebę. I kiedy tą potrzebę człowiek zaspokaja, na przykład przez swoje oddanie, przez służbę, to Bóg wtedy jest szczęśliwy. Mielibyśmy do czynienia z bardzo poważnie zaburzoną istotą. Bóg jest kompletny, jak już o tym uczyłem. I w ogóle nie potrzebuje od nas czegokolwiek. Niczego. W ogóle nas nie potrzebuje. Jesteśmy Mu niepotrzebni do niczego. To jest wielka tajemnica wiary, ukrywana przed religią. Że ludzkość jest Bogu niepotrzebna. Rozumiecie? I ludzkość dla Boga nic nie ma. Więc jeśli ludzkość, to i każdy z nas nic nie ma. To jest, wiecie, jak w głowie u człowieka się to zmienia, że ja nic dla Boga nie mam, że niczego Bogu nie jestem winien,
Ludzie mówią, jestem winny Bogu wierność. Bogu nic nie jesteś winny. A co, do Niego pożyczyłeś wierność? Że mu masz coś oddać? Uważasz, że On ci coś pożyczył? Wielu ludzi uważa, że zbawienie to jest leasing. Wiecie? Ludzie tak myślą. Będę płacił co miesiąc, jak dobrze będę chodził, to mi to pójdzie w koszta, a na końcu za małą cenę wykupię sobie produkt i trafię do nieba. Myślenie leasingowe. Wiesz, o co chodzi? Ale to nie jest leasing. To jest w ogóle za darmo. Co jest za darmo? Wszystko jest za darmo. Jest napisane, przed chwileczką czytałem ten werset, 52:3. Za darmo zostaliście sprzedani. To też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Ten werset pokazuje, że człowiek siebie sprzedał diabłu, a diabeł mu nie zapłacił. I teraz przychodzi Bóg w postaci Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? I wykupuje człowieka bez żadnego wkładu człowieka. I cała impreza. Za darmo się sprzedaliście, za darmo was wykupiłem. Nic wam do tego. Nie możecie mi tego zrekompensować, oddać, wypracować, wydziałać, wysłużyć. Po prostu nie. I wielu ludzi na przykład, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia na poziomie odrzucenia, to kiedy się nawracają do Boga, to stwarzają sobie w głowie taką przestrzeń, że teraz będę służył Panu. I Pan będzie ze mnie zadowolony. Mamusia nie była zadowolona, tatuś nie był zadowolony. Pan będzie zadowolony. Zadowolę Pana. Nareszcie. I będzie mi, nareszcie coś zrobię takiego, że będę doceniony. Pogłoszę, uzdrowię. Bóg powie, dobra dzidzia, Pan, dobra dzidzia. Pogłaszczę mi po policzku, bo mnie nikt nie głaskał. To się sam pogłaszcz. Masz dwie łapki? To się pogłaszcz. Nie mieszaj Boga w zaburzenia psychiczne. Rozumiesz? Nic dla Boga nie masz. A ludzie, przecież w stosunku do Boga, to my jesteśmy puści jak bęben turecki. Co tu w ogóle porównywać? Rozumiecie? Tak jak za komuny by porównał rubla do dolara. Próbowali nas do tego nakłaniać. Rozumiecie, o co chodzi? Płaciliśmy w dewizach, a oni nam oddawali w rublach. Tak nas załatwili, przyjaciele ze wschodu. Rozumiecie? To są dwie różne waluty. Dlatego jakakolwiek forma starania się, aby odpłacić się Bogu, zasłużyć na cokolwiek w Jego oczach, tak? To jest zwykłe śmieciowe jedzenie. To nic nie warta rzecz. To śmiechu warte. Śmiechu warte. Ludzie mówią, idą dalej następni. No tak, ja to rozumiem, Bóg nic od nas nie chce, ale Bóg pragnie naszej chwały. Ja mówię, jest. Następny biznesmen. On pragnie naszej chwały. Jakiej chwały? Znowu uważasz, że jest to jakiś troglodyta siedzący na tronie, który uważa, że trzeba teraz go jakoś uwielbiać, wywyższać, czcić, mówić do niego w ogóle cudowne, piękne rzeczy i on wtedy jest nakręcony emocjonalnie? Ty masz takie w ogóle myślenie o tym? W ogóle... Bóg... Rozumiesz? Bo Bóg jest... On głodny jest swojej chwały. Ja nieraz słyszałem, on swojej chwały nikomu nie odda. Mówię, widzę, że chłopie Biblię czytasz. O, ale jak czytasz? Mówię, całym sobą, tylko nie mózgiem. Całym sobą czytasz tą Biblię. Pan nikomu nie odda. W
W ogóle wyobraźcie sobie takiego gościa, co nikomu nic nie odda. Nie odda. Mnie tylko mają chwalić. Pozabiłem ich, bala chwalą. Bol, bol, precz! A tak. Wiesz, on cierpi, cierpiący Bóg, albo zły, pokobrody, wiesz o co chodzi. Nie ma takiego Boga. Bóg dał nam wszystko za darmo. I nie musimy Mu płacić. Ewangelia jest za darmo, uświęcenie jest za darmo, chodzenie z Bogiem jest za darmo. Za to się nie płaci. Niczym sobie nie można na to zasłużyć. List do Rzymian 11:5-6. List do Rzymian 11:5-6. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Dlatego doczytamy sobie Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Kontakt z Bogiem to kontakt z Bogiem łaski. Nie ma dla nas innego Boga. Tylko Bóg łaski. Co to znaczy? To znaczy, że jest to Bóg, który obdarował człowieka niezasłużoną przychylnością. Niezasłużoną przychylnością. Czyli człowiek nie zasłużył sobie na to, aby pójść do nieba. Człowiek sobie nie zasłużył na to, żeby mieć w życiu dobrze. Człowiek sobie nie zasłużył na nic. Jego wszystkie działania były toksyczne, złe i karygodne. Właśnie przed chwileczką sobie z Basią o tym rozmawialiśmy, że wszystko, co jest na tym świecie, wszystko, miłość, dobroć, rozumiecie, przyjaźń, filantropia, wszystko na tym świecie, poza w ogóle mentalnością Jezusa, rozumiecie, ma podłoże demoniczne. Dlaczego? Ktoś mówi, przecież na świecie są takie cudowne, wspaniałe czyny robione przez ludzi. Ileż to ludzi się ratuje, ilość... Ja mówię, ja to rozumiem. Tylko, że intencja, tak, jest w takim czy w innym stopniu chora. I na wielokrotnie nie można tego zobaczyć. Bo tego nie można zobaczyć. Dlaczego natomiast można to stwierdzić? Ponieważ jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli zgrzeszył ten, który uratował tysiące, na przykład przed hitleryzmem, a nie oddał życia Bogu. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego on uratował tych ludzi? Nie wiem. Rozumiecie? Ja nie wiem. Uratował tysiąc, czy tam 5000 Żydów, a potem poszedł do piekła. Ktoś powie, to dobrze czy źle, że uratował? Nie, no dobrze, że uratował. Ja nie mówię, że źle, bo teraz zaczynamy się poruszać w systemie dobra czy zła. No to dobrze było, dobrze. Dobrze było uratować. Prawda? Ale ja nie wiem, jaka była intencja. No jak to nie wiesz? No nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Nie wiem, jaka była intencja ratowania tych Żydów. Co w tym człowieku było w środku? Jeśli nie znał Jezusa, to była tam jakaś forma, rozumiecie, zasłużenia albo wobec siebie, albo wobec innych ludzi, albo wobec jakiegoś bytu nazywanego Bogiem przez tego człowieka, albo było to tak głęboko ukryte w jego podświadomości, że sam o tym nie wiedział. Ale intencyjnie było to chore, bo było to poza Jezusem. Czy było to dobre? Jest! Czy mogą być dobre rzeczy, ale nie Boże? Właśnie o to chodzi, że tak. Dlatego w ogrodzie Eden Bóg tak bardzo napierał, żeby ludzie nie poznali dobra. Mówi, nie bądźcie dobrzy. Rozumiecie? Wsparcie Boga. Ze wszystkich drzew jedzcie, dowiedzcie się wszystkiego, co się chcecie dowiedzieć.
Tylko się nie dowiadujcie o tym, jak być dobrym. Nie dotykajcie tego drzewka. Rozumiecie, to jest bardzo dobre. To bardzo dobre drzewko. A diabeł wiedział, co zareklamować. Będzie, chodź tutaj, się dowiecie szybciutko, co jest dobre, a co złe. Będziecie mogli wybierać dobro. Stworzycie własny świat. Z własnym prawem dobra lub zła. Zróbcie to. Będziecie jako bogowie. Będziecie mieli własną konstytucję. I to pracuje przez cały czas. To się Sukinsynowi udało. Rozumiecie? To pięknie pracuje. Nie można powiedzieć, to w ogóle ta rzecz pracuje najlepiej ze wszystkich systemów. Zauważyliście to? Nic lepiej nie pracuje na świecie. Jest dobre albo zło. Ludzie są dobrzy albo źli. A tutaj wchodzi w ogóle inny moduł. Z łaski jesteście zbawieni. Czyli z niezasłużonej przychylności. Ja kiedyś głosiłem jednemu człowiekowi Ewangelię, strasznie się ze mną kłócił, mówi, to może i Hitler jest w niebie? Ja mówię, nie wiem! Skąd mam wiedzieć? Nie no, przesadzasz! Ja mówię, nie no, nie byłem przy jego śmierci, ja nie wiem. Ja mówię, a nawet gdyby był, to bym nie wiedział, co się dzieje w jego głowie. Hitler w ogóle był ostro obkuty w Biblii. Tak, on z Biblią chodził, człowieku, rozumiesz, to w ogóle nie ma bata. Oni chcieli wprowadzić nowy model. Chcieli w ogóle z chrześcijaństwa wyeliminować różne rzeczy i zostawić od niej Boga, jakiegoś tam Boga. Nie wiem, co tam ten Hitler miał w tej bani. Znana jest sytuacja, że w procesie norymberskim w ogóle jeden z katów hitleryzmu, tak, przyjął Ewangelię w celi śmierci. I szedł w ogóle na rozstrzelanie z podniesioną głową. I spotkamy tego naszego brata w niebie. Wymordował kupę ludzi. Ale w celi śmierci oddał życie Jezusowi. I to było zgorszenie. Wow, jak to, jak to? A tak to. Za darmo, z łaski, przez wiarę. Taki fundament sobie zrobił chłop. Rozumiesz, że to jest taki schodek do nieba. Za darmo, z łaski, przez wiarę niebo. To jest bardzo istotna sprawa. Łaska to niezasłużona Boża przychylność. Zarówno w momencie, kiedy przechodzisz ze starego życia do nowego, jak również kiedy chodzisz potem z Bogiem. Łaska towarzyszy nam przez całe nasze życie. Czy to oznacza, jak wielu myśli, że nie robię nic i żyję z łaski? Bóg będzie działał za mnie. Bóg nigdy nie będzie działał za ciebie, bo to nie jest Boży zamysł. I Bóg nigdy nie rozdzieli siebie od ciebie. Natomiast filozofia łaski musi przyświecać twojemu życiu. Jestem człowiekiem, który ma niezasłużoną Bożą przychylność. Co to znaczy? Upadłeś. Zgrzeszyłeś. Co się dzieje teraz z tobą? I Bóg ci jest przychylny. Przyprowadziłeś do Jezusa stadion ludzi. Co się dzieje z tobą? Bóg ci jest przychylny. W tamtej sytuacji, kiedy upadłeś, on się wcale nie zdenerwował, a w sytuacji, kiedy przyprowadziłeś 1000 ludzi do Jezusa, wcale mu nie skoczyło ciśnienie. Ja mówię, wow. To takie to wszystko jest, ja mówię, jakie? Płaskie? Takie życie wybrałeś. Płaskie. Chrześcijaństwo jest płaskie. Bo jest napisane, że każda góra musi zostać poniżona, każdy pagórek zostać, a każdy dół podniesiony. To jest płasko. Górka się chowa, dziurka się podwyższa, płasko. Życie z Bogiem jest płaskie. A rozumiecie? Nie ma szczytów i nie ma dziur. Idzie się równo. Ludzie mówią, ale teraz zdobywam szczyty z Panem. Nie zdobywasz szczytów z Panem, bo u Pana jest płasko. On kazał góry poniżyć. Jak ty po górach chodzisz z Panem, to co to za Pan? Jak on góry kazał poniżyć. Ale jestem teraz w czarnej dupie. Ja mówię, w jakiej czarnej dupie jesteś? Taki mam straszny czas. Ale Bóg mnie z tego wyjmie. Wiesz, czego cię Bóg ma wyjąć? Bo w dole siedzę. Mówię, u Boga nie ma dołów. Pokazał doły podnieść.
Jest płasko. Gdzie ty, w jakim dole siedzisz? Z las tej drogi? Mówię, w doły poszedłeś? No bo każdej normalnej płaskiej drogi są rowy, ja o tym wiem. Ale to rowy są dla krowy, rozumiesz? To nie dla ciebie. Chodzi o to, że z łaski towarzyszyć nam musi przez cały czas. Zawsze masz niezasłużoną przychylność. Zawsze. Kiedy odnosisz sukcesy i kiedy przydarzają ci się porażki. Niezasłużona Boża przychylność. A jeśli chodzi o rozwój, to jest druga definicja. Definicja jakby druga strona monety. Boża zdolność w tobie. Czyli łaska to jest niezasłużona Boża przychylność i Boża zdolność w tobie. I za pomocą łaski żyjesz. Zawsze ci jest Bóg przychylny i zawsze Bóg jest z tobą w każdej dziedzinie życia i możesz wykorzystać Jego moc. Oto łaska. Oto łaska. Gdziekolwiek byś się znalazł, czy na górze, czy na dole, Bóg jest z tobą i możesz wykorzystać Bożą moc do tego, aby z góry zejść i z dziury wyjść. Rozumiecie? To jest łaska. Tak się tam żyje. Nie to, że Bóg za ciebie coś zrobi. Panie, przenieś mnie tam. Panie, zrób to za mnie. Panie, działaj przeze mnie. Nie. Nie! Cały czas jesteś zjednoczony z Bogiem. Cały czas. Często ludzie przychodzą, czemu ty mówisz, że ty uzdrawiasz? Ja mówię, jak to uzdrawia? To Bóg uzdrawia. Nie, no mówię, Bóg nie uzdrawia. Bez przesady. Ja uzdrawiam. Jak Bóg uzdrawia? Jak? No ale są sytuacje, że nikt się nikogo nie modli. Ja mówię, skąd ty wiesz? A skąd ty wiesz, czy ktoś się modli? Ty znasz te miliony chrześcijan na całej ziemi? Ty znasz ich w ogóle głowę? Ty ich znasz? No bo tam Pan działał suwerennie. Pan nie działa suwerennie na ziemi w ogóle. W ogóle. Nie ma suwerennego działania Boga na ziemi. On działa przez ludzi, którzy funkcjonują w łasce. Tylko. A nie, Pan działa. Jakiś... Nie. Ty nie masz pojęcia, że być może twoje uzdrowienie, poszedłeś po ulicy i zostałeś uzdrowiony, jest związane z tym, że na innym kontynencie ktoś miał słowo wiedzy i w ogóle uwalniał w ogóle słowo prawdy do twojego życia. I dlatego ci choroba odeszła. Ty tego nie wiesz nawet. I nie możesz tego wiedzieć. Kiedyś, lata temu, odeszła do Pana taka babcia, taka babinka z tego kościoła jednego. Ona tam lata chodziła do tego kościoła, taka staruszka. Potem odeszła do Boga. No i tam rodzina robiła porządek w jej domu po śmierci i zeszli do piwnicy. I zobaczyli jej piwnicę. I stanęli wszyscy w szoku. Babcia miała dużą piwnicę. Miała mapę świata. Miała setki zdjęć ludzi poprzybijanych na ścianach. Babcia była wstawienniczką. Babcia walczyła o ludzi, o kraje, o kontynenty. Z całego świata do babci przychodziły w ogóle zdjęcia z ludźmi, o których babcia się miała modlić. Dzięki tej babci tysiące ludzi trafiło do nieba. A ona była zwykłą babcią, co przychodziła sobie do kościoła. A zresztą do piwnicy zobaczyli statek. Wojownik modlitwy. Rozumiecie? Nikt nie wie, ile takich babci jest na świecie. My nie możemy wąsko myśleć. Musimy natomiast rozumieć, że nasze życie to jest życie z łaski. Niezasłużona Boża przychylność. Ludzie, że to przychodzili do mnie, ty w ogóle nie zasłużyłeś na to, co masz. Ja mówię, jasne. W ogóle. Ja w ogóle nie zasłużyłem, żeby być pastorem kościoła, żeby mnie słuchać, żeby w ogóle mieć fajną żonę, dzieci. No absolutnie nie zasłużyłem. Dostałem to za darmo. Tak jeden mój sąsiad, taki, jak popił sobie, mówi do mnie, to jest niesprawiedliwe, mówi. Ja mówię, ale co jest niesprawiedliwe? Kurczę, tak ci się życie poukładało. Ja mówię, no, dlaczego? Ja mówię, no nie mam powodu, nie wiem dlaczego, mówię, tak mi się poukładało życie. Mówię, kurczę, ja tak się staram. Ja mówię, ja się wcale nie staram. On się jeszcze gorzej na mnie zdenerwował. Ja mówię, w ogóle, on mówi, to jest, no ale człowieku, no wiecie ci się. Ja mówię, no, a nie powinno. A on mówi, no nie powinno, no wiem.
Nie powinno mi się wcale wieść, tak? No i co? Wiedzie mi się i zupę. Straciłem się na niej gniewał z pół roku. My się od niego modlimy, przestał pić. Przestał pić, po jakimś czasie przyszedł, teraz mi cześć mówi, normalnie gadamy ze sobą. Ja on zatrybił w ogóle, nie? Ja się nie broniłem. Ja nie mówiłem, wiesz, bo się nawróciłem do Boga. Ja mówię, nie. No faktycznie, masz rację, w ogóle mi się to nie należy. W ogóle. Rozumiesz? Ja mam pełną świadomość, że mi się nic nie należy. Nic. To jest właśnie to, że ja tak twierdzę, to jest związane z moim nowym narodzeniem. Rozumiecie? Się nic nie należy. Na stryciak powinienem pójść. Mnie trzeba było zutylizować, rozumiecie? Puścić z dymem. To mi się należało. Trzeba mnie było zutylizować i z dymem puścić. Dlatego to jest życie z łaski. Jak przychodzi do głowy chrześcijanina taka myśl, kurczę, co tu zrobić? Mówię, kurczę, co tu zrobić? To nie rób nic. To najpierw nie rób nic. Jak masz duży natłok myśli, co tu zrobić, to najpierw nie rób nic. Najpierw. Okej? Okay? Czyli najpierw wykorzystaj pierwszy element łaski, niezasłużona Boża przychylność. Okej? Siadam. Zrzemnę się, prześpię, zjem chleba z dżemem. Rozumiesz, zrobię, nic nie zrobię. Tak? Bo teraz wiesz, co się wytworzy za chwileczkę? Za chwileczkę się uruchomi Boża zdolność w tobie. Czyli najpierw musisz skapitulować, nie robiąc nic, a następnie się uruchomi Boża zdolność. Co to znaczy? Nie wiem, co to w twoim przypadku będzie znaczyło. Może to oznaczać, że będziesz umiał coś zrobić, będziesz potrafił coś zrobić, spotkasz ludzi, którzy ci pomogą. Rozumiesz, o co chodzi? Dostaniesz objawienie, nastąpi manifestacja anielska. Nie wiem, co się stanie. Trudno mi powiedzieć. Ale nastąpi Boża zdolność w tobie. W wyniku czego? Niezasłużonej przychylności. Czyli przyszedł problem, a goś się położył. W cudzysłowie, wiesz, o co chodzi? Ja czasami miałem taki łeb. W ogóle wiesz. Tylko ja już się nauczyłem. Mówię, mam taki łeb. Aha, to jest dobry moment, żeby nie robić nic. Mówię, robię sobie przerwę. Bo co? Bo ja jestem człowiek łaski. Bo ja żyję z łaski. Rozumiesz? A następnie uruchamia się Boża zdolność we mnie. Jak przestałem cokolwiek robić, to zaczęły się pojawiać pomysły, koncepcje, objawienia, rozumiesz, różne rzeczy. Tak to działa. Z łaski. I Rzymian 3 rozdział od 20 do 25. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od prawa, objawiona nam została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pokłosliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Żeby dotknąć tematu wiary, najpierw chcę dotknąć słowa, które tutaj jest przedtem. Bo wielu ludzi, czytając ten fragment, mówi, tutaj chodzi o to, że Bóg nam przebaczył popełnione grzechy przed naszym nawróceniem, natomiast już późniejsze to musimy sobie z nimi jakimś sposobem tam radzić i ewentualnych problemów wychodzić. Ale to słowo przedtem oznacza przed jakimkolwiek zgrzeszeniem. To jest przed jakimkolwiek zgrzeszeniem. Czyli grzech jakiś, czy przed nawróceniem, czy po nawróceniu, ma jakieś przed. I to przed jest właśnie tutaj ujęte. Bardzo ważny fragment mówiący o tym, że wszystko, co mamy u Boga i co jest związane z łaską, osiągamy za pomocą wiary. Czyli nie można czegokolwiek wziąć związanego z łaską, jeżeli się nie wierzy w tym kierunku. A więc, że jest niezasłużona Boża przychylność, należy co? Uwierzyć. I że jest Boża zdolność w tobie, należy co? Uwierzyć. Rozumiecie?
za darmo, z łaski, przez wiarę. W ten sposób się funkcjonuje z Bogiem. Nie można myśleć sobie, no tak, jest łaska, no to jest, no i ona mnie obowiązuje. Nie. Łaska ci obowiązuje, jeśli wierzysz w łaskę. Jeśli nie wierzysz w łaskę, to cię łaska nie obowiązuje. Krótko powiedziawszy, nie dasz rady, tak, korzystać z łaski. Wiara jest pewnością. A więc człowiek musi być pewny tego, że ma niezasłużoną Bożą przychylność na przykład. Bo jestem tego pewny. Kiedy upadasz, przychodzi do ciebie diabeł i mówi, co się stało? I teraz człowiek, który nie ma pewności, że ma niezasłużoną Bożą przychylność, bierze te myśli jako swoje i mówi, no faktycznie, co się stało? Kurczę, znowu narozrabiałem. Znowu, kurczę, padłem, nie? Boże, przepraszam Cię za to. Nie chciałem tego robić. Naprawdę, przecież mnie znasz. Jestem Tobie oddany. Boże, kochany. Ale jest drugi człowiek. Człowiek, który wie, że jest pewny, że ma niezasłużoną Bożą przychylność. I przychodzi diabeł i mówi do niego, no i co się stało? A on mówi, autobuchę przejechałem. To jest cała jego rozmowa z diabłem. Co się... Rozumiecie, co to jest za wydarzenie w ogóle? Mówi, ale to on nie pokutuje? Właśnie pokutował przed chwileczką. To była pokuta. Rozumiesz? Po prostu. Tymże zwrotem poinformował przeciwnika, że posiada niezasłużoną Bożą przychylność, która wypływa, tak, z przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kropka. Ja nieraz o tym mówię, że człowiek, który grzeszy i potem przeprasza za to Boga, to jest człowiek, który robi to dla siebie, nie dla Boga. To jest terapia taka. Przepraszam Cię, Panie Jezu. I to jest dobre dla umysłu człowieka. I tak sobie można robić. To nie szkodzi nikomu. Bogu to nic nie daje, ani też nie szkodzi. Tobie to też nie zaszkodzi. Może Ci coś dać. Poczujesz się psychicznie lepiej, jeśli przeprosisz tego Boga. Jeżeli wiesz, czym jest niezasłużona Boża przychylność, to musisz być absolutnie przekonany, czyli pewny tego, że właśnie to posiadasz i posiadasz to przez cały czas. Jak również musisz być przekonany, czyli pewny tego, że masz Bożą zdolność w sobie. Czyli jeśli pojawia się problem w Twoim życiu, to wiesz, co mówisz? Na pewno jest jakieś rozwiązanie. I teraz się wyluzuję na podstawie pierwszej części łaski, a na podstawie drugiej części łaski na pewno odnajdę te rozwiązanie. I to jest życie z łaski przez wiarę. Rozumiejąc, że wszystko mamy za darmo, nie musimy się spinać, nie musimy uważać, rozumiecie, że jesteśmy z jacyś za mali, za słabi, za cięcy, za mało pobożni. Rozumiecie? To jest takie życie. I to życie nigdy się nie zmieni. Nie wolno go omijać. Wiele ruchów będzie go omijać, a inne będą je dzielić. Ruchy na przykład takie nowoczesne. One będą mówiły ci dużo o łasce. Będą mówiły o łasce. No tak, Bóg jest Bogiem łaski. I będą cię w tym wrzucać w takie fale tej łaski. Ale one nie będą ci mówiły, że musisz wierzyć. Nie, nie, nie. Bo wiara to już wymaga, wiecie czego? To kurczę determinacji. To już trzeba wciąć, to w ogóle zacząć chwytać. I wiara jest taka niewygodna. Wiecie, w tych ruchach wiara stoi na pograniczu uczynków. Ja nieraz słyszałem, jak ktoś przychodził do mnie i mówił, no ale to ja tak muszę wierzyć, wierzyć muszę. Nie wiem, mówię, no... Ale co możesz zrobić?
No tak jakbyś mnie zapytał, by ci ktoś postawił zupę. Masz zupę na przykład postawioną w restauracji przed sobą i byś się przypieprzył do kelnera. To muszę łyżką jeść, muszę co? Że co? Nie dość, że płacę za tą zupę, to jeszcze co? Muszę chochlować, tak? Nie będę używał łyżki. To czym zjesz zupę? Palcem? Zjedz zupę. Łaska to jest zupa. Wiara to jest łyżka. Trzeba wziąć w łapę łyżkę i chochlować. Przecież ty nie masz tego nosić jakąś kupę węgla z tyłu, tylko do buzi podnieść. Talerz, łyżka, łyżka, łyżka. Wiesz, o co chodzi? I w tych nowożytnych ruchach, rozumiesz, ten temat, że trzeba wziąć łyżkę i jeść, tak? To już jest uczynek. No to odłóż łyżkę i się patrz w tą zupę. Z łaski. Chodzę w łasce, ale jestem cudownie w łasce, ale w łasce. Wiesz, o co chodzi? Diabeł ze mną jedzie jak z dziką świnią, ale w łasce jestem. To jest ważne. Łaska mnie podniesie. Łaska bez wiary jest nieczynna w życiu. Nieczynna. Wiara zawiera w sobie determinację i zaangażowanie. Ale to jest... Dlaczego to ona tego wymaga? No bo kurczę, jak już łaskawie ktoś ci dał za darmo tą zupę, rozumiesz, zaprosił cię do tej knajpy, postawił ci przed tobą w ogóle, posadził się na krześle, to wypadałoby co? Zjeść. W ten sposób uwielbisz Boga. Wiesz, w jaki sposób uwielbisz Boga? Kiedy skorzystasz z łaski za pomocą wiary. Tak Go uwielbisz. Po prostu wprowadzisz w życie ten model. I to jest fundament. Mi do głowy nie przychodzi, żeby Bogu coś zrekompensować, w jakikolwiek sposób mu tam zasłużyć, coś zrobić, a przestań nawet używać takiego języka. Nie wiem, jak zauważyliście, ja nie używam takiego w ogóle języka. W ogóle się wyspyłem. Zachęcam do tego, żeby przynieść Bogu swój język i powiedzieć: Boże, wykorzeń wszelką religię z mojego języka. I wszystkie te mody religijne wyjdą z moich kubków smakowych. Wąt z każdego kubka. Rozumiesz? Nie używam sformułowań takich, że ja służę Panu, że coś tam robię dla Pana, wiecie, w ogóle po co? Żyję też z łaski, jestem absolutnie przekonany, że Bóg jest mi przychylny przez 24 godziny na dobę. Nie dlatego, że coś sobą reprezentuje, bo ja w ogóle nie uważam, że coś sobą reprezentuje. Wiecie, ja mam do siebie tak lajtowy stosunek, bardzo lajtowy stosunek mam do siebie. Jak ja się pogodziłem sam ze sobą, to naprawdę mam bardzo fajny czas ze sobą. Wiecie, taki jestem ze sobą, dobrze mi tak. Nie oskarżam się, nie obwiniam, też nie narcyzuję tam sobie, tylko taki jestem w ogóle, tak mi dobrze. Wiecie, fajnie taki mam ze sobą zgodę taką wewnętrzną. Nic mi się nie kłóci w środku. Więc nie uważam, żebym w ogóle specjalnie coś znaczył. Po prostu. Korzystam sobie zatem z łaski. Z łaski. Z niezasłużonej przychylności. I w ogóle sam do siebie też łaskawy jestem. Bo to w ogóle potem przychodzi na zachowania, kiedy ty żyjesz z łaski, z tej niezasłużonej Bożej przychylności, to dla siebie taki jesteś. Bo ludzie mówią, ja z łaski żyję, a dla siebie są tacy surowi, rozumiesz, żyją z łaski, tak, wobec Boga, a dla siebie, proszę ciebie, są tymi prawnikami. A ja jestem prawnik, wiesz, to muszę tak chodzić, taki. Ja mówię, wyluzuj, żyj z łaski, z łaski. Czemu takie masz wymagania wielkie wobec siebie? Czemu ty masz takie wymagania? Czemu ty sobie w ogóle takie podrzeczki stawiasz? Ja sobie nie stawiam żadnych. Żadnych. Dyscyplinę używam jako narzędzia, rozumiecie? I w dyscyplinie, w ogóle dyscyplina to jest narzędzie, tak jak każda inna rzecz. Ale ja jestem łaskawy dla siebie. Ja nie jestem surowy dla siebie. Ja naprawdę siebie lubię. Lubię swoje ręce, nogi, palce, oko. Rozumiecie? W ogóle fajne rzeczy mam. Rozumiesz? Te rzeczy nie zasłużyły na moją uwagę. Bo jest o wiele lepszych dużo rzeczy u ludzi. Rozumiecie? Ludzie mają lepsze rzeczy niż ja. A więc te moje w porównaniu z innymi nie zasługują na uwagę, czyli wypełniają definicję łaski. To je obdarza łaską. Obdarza swój umysł łaską, swoje emocje, nawet porażki.
Jestem łaskawy dla siebie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I też żyję, rozumiejąc, że mam Bożą zdolność w sobie, czyli jakakolwiek sytuacja się w moim życiu przydarza, to nie panikuję, tylko mówię, mam Bożą zdolność we mnie, bo to jest łaska, tam druga strona łaski. Na pewno jest rozwiązanie. Na 100%. Jestem tego pewny. Czemu jestem pewny? Bo wierzę. Chodzę w wierze. Przez cały czas. W pewności. Jest napisane, nie każdy twój krok będzie pewny. Pewny. Ludzie zarzucają mi arogancję. Mówią, ty jesteś arogancki. A więc ja jestem pewny siebie. Powinien być pewny Boga. No nieraz to słyszałem. Pewny Boga. Ja mówię, nie, no jakiego Boga pewny? No jak to pewny Boga? Co to za sformułowanie w ogóle? No jak to mogę być pewny Boga? No to się nie klei, to się nie klei. Rozumiesz, o co chodzi? Posłuchajcie, Bóg to jest w ogóle poza konkursem. To jest poza konkursem. Jak pewnym Boga być? No Bóg to jest Bóg, na litość boską. No. Jak mam być pewny Boga? Przecież oddałem życie Jezusowi, narodziłem się z Bożego Ducha. Od 20 lat jestem pewny Boga. Tak? Od tego momentu właśnie jak uwierzyłem, tak? Jak przyjąłem, jak w ogóle się otworzyłem, jestem pewny Boga. A teraz ja muszę być pewny siebie, czyli chodzić w wierze. Ja muszę być pewny Bożej zdolności we mnie, a nie pewny, że Bóg coś może. Przychodzi gość do Jezusa w Biblii, mówi tak, jeżeli coś możesz, bo słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli coś możesz, to uczyń. A Jezus mówi, jeśli chodzi o to, czy coś mogę, to posłuchajcie, to jest dobry tekst, to wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. On w ogóle nie odnosi się do siebie, czy on coś może, bo to jest poza konkursem. To poza konkursem. Wiesz, o co chodzi? Jezus mówi, jeżeli o to chodzi, co powiedziałeś, tak? To jest ważne, czy ty wierzysz w siebie, że możesz to zrobić. Wierzysz? Tak, to zrób, bo jestem w tobie. Zrób to. No idź to zrób. Ja tak funkcjonuję. To jest moja wiara. Wszystko jest możliwe nie dla Boga, tylko dla mnie. Mnie nie interesuje w ogóle teologia, że wszystko jest możliwe dla Boga. Nie, to ja muszę chodzić w wierze. Wszystko jest możliwe dla mnie. To musi mi przyświecać. Rozumiecie? Bo że wszystko jest możliwe dla Boga, to ja od 20 lat wiem. Ty wiesz też to od swojego nowego narodzenia. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to wiesz, że dla Boga wszystko jest możliwe. A nieraz się słyszę takie teksty. No wiesz, sytuacja jest trudna, ale dla Boga wszystko jest możliwe. To znaczy, że w ogóle tam się nie wierzy. Tam nie ma wiary. To dla Boga jest wszystko możliwe. Wiesz? A to stwierdzenie, że dla Boga jest wszystko możliwe. Tak byś powiedział w ogóle, że nie wiem, no, że mu woda jest mokra. Odkrycie. No to jest szok, prawda? A ludzie się posługują takimi w ogóle słowami w kościoła. Wiesz, dla Boga wszystko jest możliwe, dla Pana. No wiesz, Pan. Nie, to krytyki nie wytrzymuje, rozumiecie? Fundament jest prosty. Za darmo, z łaski, przez wiarę. Inaczej nie dotykamy Boga. Inaczej nie można go dotknąć, inaczej nie można go poznać, inaczej nie można z nim chodzić, inaczej nie można. Czasami ludzie mówią, wiesz, Pan tak zadziałał poza moją wiarą. Mówię, bzdury opowiadasz. To jest niemożliwe. Nie opowiadaj takich rzeczy, że Pan zadziałał poza swoją wiarą. No tak, bo ja tak, ja mówię, bo co? No bo, ja nie wiem. A często jeszcze mówią, bo ja nie wierzyłem. Ja mówię, nie wierzyłeś i masz, tak? No co ty w ogóle wymyślisz? Nie wierzył i ma, bo Pan jest przecież. Skoro Pan jest, to... Rozumiesz? Niech to będzie umocnione w was, niech to będzie utrwalone.
za darmo, z łaski, przez wiarę.